Witam, z tej strony Mordimer Madertin z klanu Sumo. Chciałbym przedstawić mi kolejny 10 tier, a mianowicie ten AMX-50B, francuski 10 tier, ciężki z magazynkiem. Co do samego czołgu, co ja mogę powiedzieć? Bardzo popularny pojazd, zdecydowanie na plus, jeżeli poszukujecie czegoś na klanówki, lubicie pojazdy z magazynkiem, jest to sprzęt dla Was. Plusy, mobilność, można powiedzieć, że przeładowanie 30 sekund, 4 pociski w kasetce, tak powiedzmy 350-400 na szczał, 257 na standardowych, 300 ponad na goldowych. Kamerka się z wrażenia obróciła. I no co za, tak troszkę poczytałem na temat tego pojazdu i jak to było? No wiadomo, wojna się skończyła, każdy postanowił robić swoje nowe pojazdy. Francuzi skorzystali z pomysłów niemieckich, wzięli Tygrysa 2, zmierzyli, zważyli i zaczęli pracę. No na początku go trochę odchudzili do 30 ton i później wsadzili tą jakże nietypową wieżę. W większości pojazdów jest tak, że jarzmo działa razem z działem się Porsche, a tutaj mamy myk po francusku. Cała wieża się porusza. Niespodzianka. No, ale w samym World, tak jak powiedziałem, pojazd jest wybierany z powodu mobilności. Naprawdę, jak na pojazd ciężki, to zapierdala, jednym słowem. Przyjemny w grze. Polecam, zdecydowanie polecam na plus. W odróżnieniu do swego jakby odpowiednika amerykańskiego, to znaczy T57, no to zdecydowanie, o tutaj widzimy piątka, to zdecydowanie, o zdążę i gąsienica, to zdecydowanie no mobilność, no wiecie, to jest tak, CW. Na mapach są kluczowe pozycje. T57 na samym początku była brana, bo te przeładowanie i tak dalej. Zresztą to teraz się zdarza, że biorą, ale to jest taki czołg sytuacyjny bardziej. A ten AMX ma to do siebie, że wszędzie wjedzie, szybko wjedzie. Jak ktoś jest, powiedzmy, fanem magazynków, to zdecydowanie będzie preferował coś takiego. Bo mimo wszystko, no teraz World of Tanks to jest taka gra, gdzie w większości używamy pocisków goldowych, tak więc co z tego, że mamy ten cudowny pancerz, skoro i tak na dobrą sprawę przeciwnik postanowi użyć pocisków premium i będziemy w dupie, no tyle w temacie. A tutaj, tak jak widać, pach, szybkie ładowanie i lecimy dalej z przeciwnikami. No niestety troszkę nas ścisnęli na początku, że tak powiem. Tak jak widać, to jest różnica. My mamy medo, oni mają ciężkie. Zajęli miasto bez problemu i dobrze zrobili, że się nie podzielili, o dziwo. Bo w takiej sytuacji, mówię, najgorsza rzecz jaka jest, no to dzielimy się, my jedziemy na otwarte, ciężkimi i znikamy w magiczny sposób. No ja tutaj sobie, tak, większość z Was zapewne ogląda Multiego, no moim zdaniem dobry magazynek to jest, że tak powiem, także więcej straciliśmy niż zadaliśmy. No w idealnej sytuacji jest tak, że wyjeżdżamy, ładujemy, przeciwnik zanim się obróci i tak dalej, to już dostanie buły i w tym momencie czyli stoją za kościołem. Ja się tu obrócę. Tych się ładują. No i lepiej było dorwać T57, no bo on tak. O. Ja.
2 na 2, no tak. To nie by było jeszcze, jakby oni postanowili. No, moje bestie, to ten. No, nie sam. Czy tak, jest szansa, pierdolcie, sterfała. Nie ma. Tam, zero. W dupce jestem i nie strzelaj, nie strzelaj. Uff. Dobra, ja tutaj pitnę, bo to już takie wyjeżdżanie to się skończyło moim zdaniem. Pytanie, czy to jest grill samobójca? O, ale ten widzę. Ma takie skłonności. Patrzę, tam od dupy strony wjeżdża. Fajnie by było tu wiać. Dorwać ją set od boku. A to dziad. Jeb, nie ma. Tu mam te 5-7, tu mam bata. Tak to jest. Jeszcze raz hitów. Dobra, tego nie ma, czyli plecy czyste, stały 3 gwiazdy. I plus dla MX-50B, nie posiada hitów, panowie i panie. Jakby ktoś nie wiedział, hity mają to do siebie, że jak trafiają różnego rodzaju osłony, gąsienice, różne takie cuda na kiju, wchodzą strzały za zero. Dla mniej uświadomionych. No, on tym STRF-em by mógł wyjechać, ale oczywiście on jest takim pasiorem, że będzie stał. To jest setka zesrana. Nie przejadę, bo mi ściągnie. O, szeju. A tak. Dobra, to ja mogę tak przeładować automatu. Będę gold noobem na 20 sekund. A dobra, to już jest i tak wygrane. Myk. A to cwany lisek. No ładuj w niego. No i tyle. Wygrana, koleżka 7 fragów.
No i na razie okej. Tak jak widać. Powiem szczerze, że dawno nie grałem tym czymś. I chyba mu zmieni przeładowanie. Bo z tego co pamiętam, było 30 parę, a nie 30 sekund. W każdym razie na plus. Kolejny atut. Tak jak mówiłem, w porównaniu do AMX-50B. Na plus to jest prędkość. Pociski goldowe, bo wiadomo, na CW się używa pocisków goldowych, nie używamy zwykłych. Tam po prostu nie ma, zmienił się być albo nie być klanu, tak więc wiadomo. No i w sumie tyle, co nie. Duże to jest. Gabarytowo mniej więcej T57. No T57 no to jest szybsze przeładowanie, ale jest wolne, no wolne jest, wiadomo, i jeszcze T57 jest mankament, przynajmniej ja to bardziej na T57 podczułem niż na przykład na AMX-ie. To jest ten magazyn amunicyjny, to jest w ogóle masakra. A tutaj jest okej. O, przeciwnik leci, ale ja się nie przeładuję do tego czasu. Ja powiem tak, o ile nie mam łańskiej fantazji, no to generalnie tym pojazdem to moim zdaniem na początku gdzieś tam się przyczaimy, takie kluczowe pozycje, gdzie możemy na początek nabić damage'a. Wiadomo, przeciwnik się przejeżdża, znaczy rozkłada na mapie. To nie jest CW, gdzie powiedzmy są jakieś tam ustalone. Tutaj każdy leci jak mu się podoba. Dość często zdarza się tak, że po prostu leci na pałę, no i później efekt jest jaki jest, no. No jak na razie lajcik spotuje, a więc gracz dość doświadczony. Co my tu mamy? Pach uciekł. Tam met. O i ten tu leci. O, o. No i go nie ma. Świca. Teraz. No, ja go nie przebiję. Nie ma, zmiłuj się. Już ładuję Golda i zobaczymy, co będzie z tym T5, typem 5. Chiński Maus. No jedyny plus dla niego, że stalową ścianę zrobi. No je, dostałem asysty. 3, 2, 1, 0 i... Aż. Dobra, ładujemy. Sęk w tym, że on jest w miarę dobrze ustawiony ciągle, albo skontowany, i ja go po prostu... No nie jestem w stanie dorwać, muszę się przestawić tam. Mniej więcej gdzie ten AMX jest. Wtedy mogę dostać od UDS-a. No i teraz go mam na wprost. Jedziemy. Aż taki bogaty to ja nie jestem. User left your channel. No. I
Jezu, ja jestem ciekaw, ile on kurę tego nabił. A, dobra, nieważne. Może ludzie, nie wiecie co to hajki? O, w końcu. Szklipa. O, krytycznie trafiłem w papierowy czołg. Jest, czy nie ma? Nie ma. Dobra. Można załadować. Szybko, szybko, szybko mu pomóc, bo będzie dupa. Mam i tak taką przewagę, że tak powiem, opierdolą na cygan łabędziach. Oj, spot. Jezu stary, po co ty na nich wyjeżdżałeś? Wytłumacz mi to. To ja mogę stąd pitnąć i zrobić małą dywersję. Jeb, jeb, jeb. No i tyle. To jest za późno. No i... Tak, oczywiście. Ktoś wytłumaczy, jak to jest, że oni nas jebią jak chcą, a my i w ogóle. Cholera! Nic, kolejna porażka. No teraz się nie popisałem. Przyznam szczerze, jakbym wcześniej pojechał tą lewą stroną, to bym coś działał. I zapewne bym ich ojebał, ale że tak stałem. Tak więc skończyło się, jak się skończyło. Kiepsko. Tak, do 3 razy sztuka. Myślę, że to będzie ten moment. No i teraz pytanie. No tak na dobrą sprawę tutaj, kto ma lepszego skauta, ten wygrywa. Bo on był kumaty, tu jest taka fajna miejscówka na E2, któryś krzak się wjeżdża i wtedy, jaki by nie był ten scout cudowny, to nie wjedzie na E1, to od razu się jedzie na lewo gazem, tym bobslejem linią 2, wjeżdża się tam w ten krzak i po prostu mamy wtedy tamtą stronę pod kontrolą. No ale jak widać, no o dziwo, dziwo. Jest szansa, ja tam pojadę na początek, w razie czego wyczyścić tego skauta.
tylko i wyłącznie o to mi chodzi, a reszta to tam. O, baczo, to żeś kurę popizdał. Ale poszło. Dobra. O, on już jest tam na tym A1. Tak. O, ja teraz będę dostawał spota z automatu. O, jadą na górkę. Jest szansa ładnie nastukać. O, wierzaj. Cofnę. Ha! No nieźle. Spot. No jasne, że to ta lewa strona. Już nawet może bliżej podjechał. Ciemno. O, IPA E3. What the fuck? No. Ten zrobił suicide attack. Mouse na górce. Ciekawe, ciekawe. Tak. Fiat się wrócił minus. No jadą. Dobra. Kurde, niech tego STB-ka ktoś dobije. Ładuj się, ładuj! Bo jest, dostanę bułę w plecy i... Będzie koniec zabawy. No właśnie. Mały gnój się tak ukręci. Bago. Właśnie.
O, widzicie, koleżka. Staty muszą być. Nie ma, zbił się, ładuje golda, tak więc nie ma co się przejmować. No i 3200. Wyszło jak wyszło. Postaram się jutro wrzucić kolejny epicki 10 tier, jeżeli ktoś ma jakąś fajną bitwę, którą by chciał. Śmiało walić do mnie, tylko proszę, żeby to było z tej aktualizacji, żebym nie musiał się później wkurzać, że nie działa. Tak więc do usłyszenia i dajcie suba. Hej!